Kochani, witam Was bardzo serdecznie w poniedziałek. My już jesteśmy naszykowani, czekamy w kurteczkach na moją mamę. Jedziemy odwieźć Ignasia. Prezenciki dla Pani już są zapakowane. Ale czekam, mama stoi na przejeździe, mówi, że pociąg nagle się zatrzymał. No i czeka już tak mega długo. Więc mam nadzieję, że za 5 minut jakoś będzie, bo już jest 20 po 8. No ale no, co zrobi, jak pociąg stanął, no to nic się nie poradzi. Ojejku, biorę aparat, mam tylko 15%, bo nie naładowałam go przez weekend, w ogóle o tym nawet nie myślałam, sorry. Podłączę go troszeczkę w aucie, zobaczymy, mam nadzieję, że się podładuje. No i zapraszam na kolejny dzień z nami. Byliśmy na poczcie, mama wysyłała kolejny bukiecik i zaczęło mi tak grać słońce, że super, w ogóle mnie nie widać. Teraz idziemy do domu, pewnie obudzimy Zuzię. No kurczę, jaka chrypa. A dalej zobaczymy, Ignaj zaniósł słoiczki do przedszkola, paniom się spodobały, więc super, bardzo się cieszymy. Jesteśmy u mamy, pijemy kawusie i za 5 minutek się wybieramy. Jedziemy na chwilę do Sieradza. I pokażę Wam, bo otworzyli u nas jeden jeden sklep, w którym są fajne pierdółki, tam macie Pepco Kick, podobno takie, wiecie co, różne rzeczy, więc zobaczymy, co tam fajnego będzie. No i co sądzicie? Pasuje mi prowadzenie auta? A tak serio, to czekamy na mamę, na Zuśkę, jeszcze Zuzia poszła się nas szybko przebrać. No i dopiero wyruszamy, coś ciężko nam szło to naszykowanie się, bo już jest 10:06, więc mam nadzieję, że 2 minuty i będą już dziewczyny moje gotowe. Stasiek już tam siedzi z tyłu, ja pewnie za chwilę też będę musiała iść do tyłu. Niestety, chyba że jeden fotelik wyniesiemy właśnie do bagażnika, będzie dużo wygodniej. Zaraz coś tu wykombinuję. Hej, jesteśmy już w Sieradzu, ja zapomniałam podładować aparat, miałam 15%, teraz mam 18%, więc nie wiem co jest 5, ale już zjeżdżamy na dół i idziemy, bo to jest podobno duży rezerw. My właśnie wyszliśmy z dekady, zupełnie nic nie kupiliśmy, a nie, sorry, kupiłam taką buteleczkę z rureczką dla Ignasia właśnie na jakiś napój czy tam na wodę. I teraz idziemy do drugiej, jeszcze galerii zobaczyć, bo Zuzia sobie szuka czegoś na połowinki. O, muszę tutaj wrzucić, jest tak cieplutko, że ja zdjęłam kurtkę, to spokojnie można chodzić w krótkim rękawku, bo prawie jakby było lato. Okej, no i właśnie o tym sklepie Wam mówiłam. No jest chyba w Holandii, w Niemczech, nie wiem, jak się nie mylę. I idziemy zobaczyć, co tam ciekawego będzie. Kto uwielbia takie duperelki, to na pewno by mu się spodobał ten sklep. Dajcie, czy u Was w mieście już otworzyli, bo podobno mają do całej Polski wprowadzać. Zobaczcie, tutaj mamy już świąteczne ozdoby, jakieś piękne prezenty. No kto by nie chciał dostać w takim pudełeczku prezentu? Moim zdaniem super. Światełka, tutaj jakieś przepiękne kartki, które możemy wysłać. Pewnie w tym roku też będzie konkurs na ileś tam. Tutaj piękne, jejku. Dobra, rozłączam się, bo sama chcę obejrzeć wszystko na spokojnie. Hej, my jesteśmy właśnie pod mamy pracą, czekamy, mama poszła coś załatwić. Wróciliśmy ze sklepu, zobaczcie, Stasiu trafił na taką figurkę na Rockiego z Psiego Patrolu. Naprawdę spoko, tylko są takie ala puzelki, że głowa z osobno, czapka z osobno, tutaj tuf. I to kosztowało chyba 4 zł. Zuzia właśnie kupiła z mamą Ignasiowi i Stasiowi. Stasiu ma Psi Patrol, a Ignaś ma Spidermana. I ja też kupiłam figurkę Spidermana dla Ignasia, też takie puzzle, tylko dużo większe. O, tutaj patrzcie, tak wygląda dla Ignasia to małe pudełeczko. A ta moja, dobra, to nie wiem, bo zaraz Stasia będzie chciał. O, piłkę jeszcze chłopcy dostali. O, Stasiek taką z myszką Miki malutką. Tak? Dla maluszka mojego. Jest tak mega gorąco. O, zobaczcie, a ten Spider-Man wygląda tak, są takie puzzle 3D, że głowa osobno tu, tak jak Wam mówiłam wcześniej, o, i on kosztował 13 zł, tak mi się wydaje, więc też cena naprawdę okej. Okay. My już jesteśmy w domu, nalałam Ignasiowi teraz zupki, pomidorówki, Stasiek też zjadł, kupiłam ogólnie zupę w takim barze mlecznym u nas, są naprawdę bardzo dobre obiady.
Więc wzięłam dzisiaj zupkę dla mnie i dla Dawida. Jest to żurek, a chłopcy mieli... O, Stasiu bez koszulki. A Staś... A chłopcy mieli właśnie pomidorówkę z makaronem. Ignaś zajada, Stasiek już się tutaj wierci. Nie chce zbytnio jeść, bo miał gorączkę wczoraj. Idą mu piątki. Tak, zaraz muszę mu zmierzyć temperaturę. Bo rano mu jednak podam ten Nurofen na wszelki wypadek, żeby... Nie tylko na wszelki wypadek, ale również, żeby załagodzić ten ból wychodzenia zębów. Może tak. No, chcę byłam stawić pranie, wyniosłam kurtki, bo im wyprałam zimowe. Cio! No i już jest godzina za 15:15, więc dzień nam jakoś zleciał. Ja właśnie jeszcze gotuję jajeczka, bo ten żurek był ogólnie bez jajka. Więc dogotuję po dwa jajeczka i będzie naprawdę pyszny obiad. A dzisiaj na cały dzień też nie było w domu, więc nie miałam kiedy ugotować. Tutaj jeszcze czeka mnie składanie prania. Widzę, że mi się pomadka trochę zjadła. Kochani, ja właśnie montuję dla was vloga, a tutaj oglądam vloga Marlimar. Może na chwilę zatrzymam, więc kto jeszcze nie zna, zapraszam bardzo serdecznie na jej kanał. No, tak jak wam mówiłam, właśnie oglądam sobie Marlenę, na chwileczkę zatrzymałam, żeby nic nie przegapić, bo później nie będę wiedziała, o co chodzi. Ignaś z Dawidem są na dworze, jeżdżą i koszą trawę. My ze Stasiem jesteśmy w domku. Stasiulek znów miał delikatną temperaturkę, podałam mu syropek, no te zęby jednak, wiecie co, nie dają jakoś tak w kość, po prostu ma temperaturę, ale tak to czuje się okej, więc... Dobrze, że nie jest jakiś tam, wiecie co, marudny i w ogóle, po prostu dobrze się bawi, umie się sobą zająć, nie jest jakiś taki bardzo ospały, więc wszystko dobrze. Zobaczcie, tak obserwuje Stasia, co robi, a on je i daje na pustej łyżeczce niby rybce, tak wiecie co, tak w szybę, ale teraz nie pokażę pewnie. No, zaraz umarzesz całe akwarium. No. Zobaczcie, jak sobie słodko razem grają. Przed chwilą Ignaś jeszcze tłumaczył Stasiowi, co robią. O, o, za długo było miło. Za długo było miło. No, a więc tak wygląda nasz wieczór. Ja nadal siedzę przy komputerze, jeszcze muszę zrobić miniaturkę. Planuję na jutro tego weekendowego vloga. I jest już 19:19, więc niedługo zaczyna się nasz film. Położymy się, mam nadzieję, że chłopcy zasną, a my będziemy mogli na spokojnie obejrzeć sobie, wiecie co, w ciszy. I tyle to było na dzisiaj. Mam nadzieję, że mam wystarczająco materiału, a jak nie, to robimy znów dwudniowy vlog. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Buziaki, pa!